W ramach trasy dotrzymanego słowa wizytowaliśmy kilka gmin w powiecie szamotulskim. Ostroróg, Obrzycko czy gminę Wronki. Oglądaliśmy, jak przebiegają budowy w Nowej Wsi. Już otwarta nowa szkoła. Ostroróg to budowa nowej strażnicy. Czy Obrzycko renowacja kina. Wszystkie te inwestycje sfinansowane z Polskiego Ładu w ramach inwestycji strategicznych. Burmistrzowie, wójtowie, ogólnie samorządowcy już są przygotowani na kolejne inwestycje. Chcemy wyrównywać szanse, podnosić poziom inwestycji, szczególnie w tych małych środowiskach. Cieszymy się bardzo, że te pieniądze są wydawane bardzo efektywnie.